Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Ratropolis. Kiedyś, chyba 2 albo 3 lata temu pokazywałem tę grę na głównym kanale. Jest to bardzo przyjemny taki tower defense, w którym budujemy wioskę, korzystamy z kart i bronimy się przed takimi dziwnymi stworami, jak widać tutaj na ekranie. Bardzo przyjemna giereczka, mówiąc całkiem szczerze. Widzę, że już jest język polski, wydaje mi się, że jak ostatni raz grałem, to nie było jej po polsku, ale już widzimy nową osadę. Więc można się domyślać, że język polski w tej grze to jest taki trochę beznadziejny, tak jak ten kanał. W każdym razie zaraz przejdziemy do samej giereczki, żebyście zrozumieli, o co tu chodzi, jeśli nie pamiętacie albo nie widzieliście tamtego filmu. I myślę, że gra powinna się wam spodobać, jeśli mi się podoba, to i wam się podoba, prawda? No bo mamy raczej zbliżone gusta, nie do końca, prawda? Ale nie wiem, znaczy może nie we wszystkim, ale myślę, że część z was na pewno się tą giereczką zainteresuje. Więc ja myślę, że mogę nawet wybrać inną postać. Tutaj niestety mam jeszcze jakieś zablokowane. Więc jest 6 postaci. My zagramy sobie przywódcą, który jest budowniczym. Taki oto myszoszczur. Inżynier. Pozwala na użycie karty budynku na identycznym budynku, aby go ulepszyć. Dobre. Zaraz wszystko wam powiem, a niech będzie losowo. Co tam się będziemy bez tutorialu. Aczkolwiek długo nie grałem w ten tytuł, więc może być różnie. W każdym razie, tak jak mówię, tu się buduje taką wioseczkę, korzystając z kart. I wtedy się bronimy. O, tak oto się to prezentuje. Prawda, tu mamy nasze karty, mamy szpikiniera. No to już mam przynajmniej otwioną jedną łapkę w górę od pewnego pana. Dobra, i mamy lewo, prawo, więc musimy bronić dwóch stron. I tutaj są wszystkie możliwe karty. Dobra, na chwilę... A, zapomniałem, dobra. Tutaj pauza jest na P, a nie na spacji. Na spacji jest przetasowanie, dobra. Bo chciałem wam wytłumaczyć. Czyli tak, to jest nasza baza. Jeśli ta baza zostanie zniszczona, no to wtedy jest dupsko, więc nie możemy dopuszczać do tego, żeby wrogowie się przebili przez tę palisadę. Tu, gdzie jest pień, możemy, jeśli mamy odpowiednią kartę, postawić kolejną obronę i jakby się, wiecie, tak wysunąć naszą armią. Czyli możemy iść w tym kierunku, żeby mieć kilka linii, prawda, obrony i tak samo w drugą stronę. I mamy 30 fal do obrony, tu jest nasze złoto, tu jest ilość mieszczurów, czyli mieszkańców naszego królestwa. I tutaj jest napisane, co ile mogę za darmo, to są sekundy, tak? Co ile mogę, nie, to są sekundy na dole. Co ile mogę za darmo przetasować karty w rączce, a tutaj jest napisane, za ile muszę zapłacić, jeśli chcę w tej chwili to zrobić. No dobra. W każdym razie, lecimy z tematem. Garncarstwo plus 10 złota za każdą kartę w twojej ręce, więc to w pierwszej kolejności robimy. Bo im więcej, no to bo mamy więcej kart, to więcej złota nam wleciało. Ser. Plus 30 złota za każdą kartę sera w twojej ręce, więc to robimy. Drugie już się nie opłaca, bo to już kosztuje 40, dostaniemy 30, czyli minus 10. Czyli jak jest już jedna karta sera, to się nie opyla. Leci pierwszy atak. Możemy postawić dom, będziemy mieli więcej mieszczurów. Czynsz plus 80 zł. Nie można użyć wybranego budynku przez następne 30 sekund. Dobra, czyli mogę to na tym domku. Domek jakby wyłączony. Szybko tasujemy karty, bierzemy strażników. Czyli się pojawi jednostka, która będzie nas broniła. Szpikinier zakotwiczony. Nie ściga przeciwników. Co to kurde za gruba bulwa? Dobra, sera chcemy. I tu takie dziwne coś nas atakują. Za każde zabicie przeciwników dostajemy skrzynkę. Możemy wybrać, czy chcemy dom wybudować. To mogą być różne oczywiście. W tej chwili mamy, że albo budujemy, znaczy kartę domu dostajemy, albo rozbudowy. To działa na wszystkie budynki, czyli ulepszamy dany budynek, który już postawiliśmy. Albo usuwamy kartę, jeśli mamy jakąś, której nie chcemy, a chcemy, żeby szybciej nam przychodziły jakieś fajne karty do naszej rączki, nie? Za każdym razem. Weźmy sobie kartę rozbudowy. I zboże po 50 sekundach plus 60 zł. Tutaj te karty czasowe się pojawiają u góry, więc widzimy co i jak. Dobra, robimy przetas. Aha, odrzuć jedną losową kartę wojskową z ręki, uzyska jedną losownie trwałą kartę budynku. To jest umiejka naszego bohatera. Tutaj mamy karty, czasami przychodzi kupiec i możemy wtedy kupować nowe karty do naszej talii. Mur obronny pozwala właśnie na rozwijanie naszej obrony, stawianie kolejnych jakby rzeczy, prawda, znaczy do kolejnych linii obrony. Tu jest za 50, fabryka skorpionów, aktywne na 60 sekund, dobierz jedną kartę skorpion do ręki. Skorpion, jednorazowego użytku, 3 przeszywające ataki, zasięg 500. No, na razie to myślę, że za drogie to wszystko.
więcej pikinieru, ogniożczur, wsparcie, zaprusza ilość płomieni. Myślałem, że płomieni to już jest inne zdanie. Równo do ataku odporny na obrażenia od ognia. Naprawa. Przywróć 80 punktów życia wybranemu murowi obronnemu. No to widzicie, różne mamy karty. Ja bym wziął mimo wszystko mur obronny za 110 hajsu, bo to się może przydać. Garncarstwo w pierwszej kolejności. Więcej kart w ręce, tym więcej hajsu zarobimy. Jaki wielki szpikinier. Tu stoi rozbudowa. Co chcielibyśmy rozbudować? Na ten moment moglibyśmy rozbudować ten mur, czy też tę palisadę, żeby była pod... A, i ona się już zamienia w mur od razu. Myślałem, że będzie jeszcze jeden poziom jakby palisady. Dobra, serek. Czynsz. Dobra, możemy. Trochę nam to raczej nie przeszkadza na ten moment. Dobra, przetasujemy, bo ten jeden serek nic nam nie zmieni. Panie szpikinier, atakuj pan. Że potężny szpikinier atakuje. Wspaniały. Ja tak muszę troszkę być, trochę, żeby on zasłaniał kartę te po boku, ale wiecie. Przynajmniej widzicie te dwie ikonki. Dobra, co bierzemy? Poziom umiejętności przywódcy to może później. Wziąłbym jeszcze rozbudowę. Im więcej, tym lepiej. Czyli teraz z drugiej strony nas będą atakować. No to tutaj możemy... Mur obronny może później. Strażników dorzucę i szpikinierów. I zboże. Po 50 sekundach plus 60 zł. A mur obronny możemy w drugą stronę wrzucić. To się będzie budowało. Jak się wybuduje, to możemy jednostki z tego muru przesunąć. Kryjówka w drzewie. Jeszcze są jakieś tam eventy czasami, czy coś w tym stylu nazwijmy. Przeszukiwałeś wokół nowego terytorium, gdy znalazłeś kryjówkę zbudowaną wewnątrz drzewa. Gdy zapukałeś do drzwi, cichy głos dobiegł ze drzwi. Sio! Nie mamy ani jedzenia, ani żadnych wolnych miejsc. Wyświadcz nam przysługę i zostaw nas w spokoju. Stwierdzasz, że właściciel głosu ma dobre serce i chciałbyś go zrekrutować. Niech sprawuje urząd, zaoferuj mu nowy dom. A, zobacz trzy karty dom, albo wynajmij pionier doradcy. Pionier. Wybierz pomiędzy murem obronnym, domem, wieżą strażniczą, otrzymaj dwie kopie wybranej karty. O, dobra. Wieża strażnicza. Co jedną sekundę wystrzeliwuje jedną strzałę, która zadaje 5 obrażeń przeciwnikom. Całkiem spoko. Możemy sobie wziąć taką wieżyczkę. Jako kartę oczywiście, to nie jest tak, że ją mamy. Możemy przyspieszać sobie falę, jak chcemy. Dostaniemy przynajmniej hajs wtedy. Ale ja się troszkę cykam. No i taka wieżyczka tutaj. My się przydali. Myślę. Rozbudowa. Rozbudujmy to. Przynajmniej tutaj będzie kamienny. Szpikiniera. A, nie ma złota na szpikiniera. No właśnie. Problem z hajsem. Czynsz. Co byśmy mogli wyłączyć? No tutaj widzimy, jak wieżyczka strzela pięknie. Pyk. Pyk. Ten niestety atakuje. Upadłe miasto. Po ucieczce ze zrujnowanego miasta od dłuższego czasu szukały bezpiecznego miejsca. Musimy zabezpieczyć ostatnią osadę. Na szczęście pomocne będzie zaopatrzenie, które zebraliśmy z miasta. Zdobądź trzy karty sera, zdobądź strzelnica kartę. Polski język. Plus 50% do obrażeń od budynków obronnych. Ej, to się przyda, skoro mamy te wieżyczki, myślę. To weźmy sobie to. Tutaj... Może pójdę w złote, 60 zł, to już lepiej zdobyć kartę. Obrona cywilna. Przez następne 15 sekund wybrany budynek wystrzeliwuje strzałę, która zadaje 5 obrażeń co jedną sekundę. Podpal. Następnej jeden ataków z wybranego budynku dodaje uszkodzenia płomień. To może więcej wieży strażniczej. Nie wiem już sam. I co ja jeszcze chciałem? Ten czynsz możemy wrzucić na wieżyczkę. Tu jest jakieś też dodatkowe zadanko. Przerażenie obywatele. Kapitanie, wysokie straty wśród uzbrojonych szczurów powodują, że wielu wpada w panikę. Twoi doradcy wskazują na szczury zgromadzone na rynku. Niektórzy kulą się ze strachu i nalegają, abyśmy porzucili te osady, przejście się daleko w miejsce, w którym nie ma potworów. Jeśli nie poradzimy sobie z nimi teraz, miasto może wpaść w masową histerię. Zamknij im usta tarczą. I co? Zatrudnij doradcy mistrz tarczy. Plus jeden zbroi dla sojuszników. W sensie pancerz mają większy. Pokaż im prawdziwe znaczenie strachu. Plus poziom 2 przywódcy, minus 1 mistrz szczurów, zignoruj. Dobra. Dawaj mi doradcę mistrz tarczy. Tu są nasi doradcy. Czyli teraz chodzi chyba o to, że tutaj szpikinier jest silniejszy. Jak mi się wydaje. Atakują teraz z tej strony. To tu wrzucimy szpikinier. A, nie przesunąłem tych frajerów. Szybko. I tutaj dostajecie wieżyczkę jeszcze w takim razie do pomocy. Dobra. Tasujemy. No to serek.
pszenica jest spoko, ale jest droga, więc na ten moment nam się nie przyda. Dorzucimy tutaj panów pięknych. O, dwie wieżyczki strażnicze obok siebie, to myślę, że na razie nie. Przetasujmy lepiej. Garncarstwo daje nam hajs, więc bierzemy. Zboże daje nam hajs, więc bierzemy. Na tabie. A, już teraz nie, ale jak tu była informacja, to można było sprawdzić, co za przeciwnicy są. Bo chyba już nie ma takiego miejsca, żebyśmy mogli gdzieś kliknąć i poczytać o naszych przeciwnikach. Lament wdów. Przywódcy rodziny zabitych w bitwie wołają ze smutkiem, domagają się zapłaty, a także rytuałów pogrzebowych. Mają moje kondolencje, obrzędy pogrzebowe, powinni zapłacić podatek od śmierci. Wypraw im właściwie pogrzeb. Daj się złota. Za podatek od śmierci. No, dawać hajsy, kurde. Rozbudowa, karta, złoto. Może rozbudowa. Mam za mało ludzi, dobra. No to my taką rozbudowę będziemy musieli zrobić. A, to mogę wywalić kartę wojskową. O, dom, dziękuję bardzo. To jest umiejętność naszego bohatera jakby. Czarny proch, widziałeś tę dziwną substancję? Pitu, 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 pitu. Przekup organizacja, by dołączyła do ciebie. Zdjąć kartę bomby. Ustawia bombę, która eksploduje w polu 3 po 5 sekundach, zadając 30 obrażeń obszarowych. Albo możemy zdusić konspirację. No, daj mi bombę. I pan kupiec, głupiec. Kupiec, głupiec. O, wilcze doły. Co to twierdza? Asygnacja. Plus 20 zł za każdą kartę w torbie kart. To jest torba kart. No, całkiem spoko może być w przyszłości. O, procarz. To my w twierdzę gramy jednak. Straż tylna. Przy trafieniu ogłusza na 1 sekundę. Bieraj procarza. I mamy fabrykę te skorpionów. Z tym bym poczekał jeszcze. Trapper, straż tyle, nie może atakować. Wsparcie, ustawia pułapki, które zadają obrażenia równe do ich ataku przez każde 30 sekund. Do ich ataku? Kogo ataku? Pułapek? Ale ja, jak mam wpłynąć na to, ile pułapka? Na razie nie, to za drogie, tak czy siak do kupienia ta karta. Na razie tyle, myślę. Strzelnic nie postawimy, dobra. Dajcie mi coś nowego, więcej szpikinierów. Asygnacja. No tu nam wiele nie da na ten moment. Czynsz za tę wieżyczkę, myślę, możemy. Ale dobra, dawaj te asygnacje. Plus 20. No to i tak, nie, czekajcie, czy my zarobimy. O, to jest ten moment, trzeba. Musimy wydać 45, jest plus 20, to 80. No dobra, to zarobimy. Niewiele, bo niewiele, ale zarobimy. Więcej szpikinierów tutaj chcemy. No, przetasowujemy. O, rozbudowa. Poproszę rozbudować to. Procarza może bardziej na tę stronę. Wy już nie, tu jeszcze nie rozbudowaliśmy się. Bomba. O, tu jakiś grubciu idzie. Ona, o Jezus, po ilu wybuchasz? Po 5 sekundach. Tu ci dam. Raz, dwa, trzy. Wejdzie w to. Dobra, wybuch. Tyle dobrego. Szpikiniery fajne byczki są, nie? Dobre. Więcej szpikinierów? Nie. Garncarstwo w pierwszej kolejności. Zboże na pewno. Szpikiniery, dobre byczki. Podniesienie poziomu przywódcy, to będzie nam wtedy dwie karty zabierał wojskowych. Na razie nie wydaje mi się, żeby karty wojskowych chcielibyśmy tracić. Co możemy wziąć? Fosa! Mówiłem już o twierdzy. Zamaskowany. Spowalnia przeciwników przechodzących przez budynek o 40%. A, czyli taka, no to trzeba zbudować, przy, jakby nam zniszczyli palisadę jakąś zewnętrzną i zaczną wchodzić, to żeby ich spowolnić. To może sklepik z serem bardziej na ten moment. Vinci sera na pierogi. Szpikinier już tutaj kolejny, żeby byli obrona z drugiej strony. Co się dzieje się? Konserwowe dobra. Najobrzydliwszy możliwy odrys piwnicy pod urzędem miasta sprawił, że zacząłeś dochodzenie. Rezultaty były dość zniechęcające. Dowódco, wygląda na to, że cały ser w magazynach spleśniał. Obawiam się, że będziemy musieli go wyrzucić. Czekajcie, to jest całkiem niezłe. Smak jest bogatszy niż przedtą. Nie spleśniałe sery będą żreć te ściury. Następne 180 sekund plus 3 maksymalne życie dla wszystkich rozstawionych sojuszników. Kiedykolwiek karta sera zarobi więcej niż 90 zł. Ale to jest jednorazowe, że na następne 180 sekund, czy za każdym razem, kiedy karta sera zarobi więcej niż 90 zł, będziemy na 180 sekund zwiększać życie naszych jednostek.
Wygląda pysznie, można zatruć, usuń wszystkie zdobyte karty z sera. Czy tutaj w sumie było coś takiego, jeżeli to jakieś konsekwencje się ponosi, tak trochę wygląda, nie? Ale wezmę to. Najście tego sera. No ale tutaj byśmy musieli mieć naprawdę multum tego sera. A nie mamy, dobra. Tutaj bierzemy to. Nie mam ludzi, potrzebuję więcej domów. Sklepik z serem. Możemy tutaj walnąć. Tutaj damy wieżyczkę też. Tu to chodzi ten doradca nasz. Asygnacja, nic nam teraz nie da. To zaraz wywalimy strażników. Będzie dom. Apartament, kurde, byczki. Oni tu apartament mają. Więcej mieszczurów będzie tam się działo. Dobra, o kurde, idzie coś wielkiego. That's what she said. No spróbujemy. Aj, mogłem najpierw garcarstwo. On to ser. Czynsz w tę wieżyczkę. Dobra, wybuchło ładnie, pięknie, cudownie. Tylko lutelek tak potrafi. Pokaż mi ten skarb. Domokrążca. Minus 50% złota potrzebnego do kupowania kart. Ej. Bierę. A z drugiej strony będzie. Szedł atak. Szpiki nie. Procarz tu przyjdzie. Strażnicy tu przyjdą. Asygnacja. A tu w sumie jest napisane aktualnie 40. Nie opłaca w tym momencie. Szpikinierów poprosimy tutaj. I teraz grzecznie sobie czekamy. Dobra. Cyk. No czynsz w takim razie możemy dać tu na wieżyczkę. Asygnacja da nam. Ser da nam i to da nam. Dobra, przyspieszmy. Dodatkowy hajs dostaliśmy przynajmniej. O nie, tutaj też idzie grubciu. Grubciu pupciu. No na szczęście jak tak mam, to nie zasłaniam grubciów. Tutaj dopiero bym troszkę główką zasłaniał. Moją piękną. Bomba. 5 sekund ona miała, nie? Dobra, to tak damy. Strażników poproszę i szpikinierów. Dawaj! No, nie najgorzej myślę. Zbieramy na strzelnicę. Czy mennicę. 140 zł. Nie, dajcie kartę. Druga praca? O nie! Podatki od śmierci, druga praca. Co tu się dzieje w tym moim królestwie? Zresetuj czas produkcji wybranego budynku plus 3 zł za każdą sekundę produkcji czas zmieniony. No, wiadomo o co chodzi. Chyba dobre, jeśli dobrze rozumiem. To sobie dorzucimy. Kurde, strzelnicę bym nawet trzasnął, ale... To gdziekolwiek bym... A, teraz będą ataki z dwóch stron. Dobra, za mało zarabiamy. Chyba lecimy dalej z tematem jednak. Garncarstwo hajs, ser hajs. Czekajcie. Wartość przywrótcy. Ser, obywatele plotkują na twój temat. Podwładny ciągnie ze zmartwioną twarzą. Plotka mówi, że tylko gadasz i nic nie robisz. Ser, czemu nie podejmiesz działania i nie pokażesz im, z czego jesteś naprawdę stworzony? Dowiele swoje wartości na polu bitwy, otrzymaj kartę ataku. Atak. Na następne 6 sekund zadaj 2 punkty obrażeń przeciwnikowi, kiedykolwiek na niego klikniesz. A, tu można klikać samemu. Dowiele swoje wartości w kopalniach. Otrzymaj kartę ciężka robota. Tworzy rudę złota, która dodaje 2 złota, kiedykolwiek na nią klikniesz. Znika po 6 sekundach. Oba, weźmy to. Fajne może być. Przyjacielu, a ty co masz? Prokreacja? Jeden mieszczur po 60 sekundach? Bierę. Mur obronny więcej. O, lasy. Zielony pas po 60 sekundach plus 6 gromadzenie. Czym jest gromadzenie? Podczas przelasowania? Nie, tam jest przetasowanie. Pasuje przelasowanie. Podczas przetasowania dobierz dodatkowe karty i zmniejsz efekt gromadzenia do 0. Aha, czyli jak jest gromadzenie 5, to 5 kart dodatkowych dostaje? Chyba o to chodzi, tak? Podatku ścienny. Podatku ścienny. Plus 3 złota, kiedykolwiek wybrany mur obronny jest atakowany przez 15 sekund. Ej, ty, dobre to jest, kupuję. No i losową korci to skupię. Kowal. Aktywuje co 120 sekund, ulepsz jedną kartę. Dobry. Procarz może iść tu. Druga praca. Nie popłaca. Czekajcie, weźmy tego serka. I teraz mogę cyk. I mogę cyk. O, tutaj nie powinien być czas produkcji pokazany, leci. Dobra, to tu mogę zresetować, tak to działa. A, w tym... A, czyli jak... Dobra, już rozumiem.
Im bliżej zera, tym lepiej, tak na dobrą sprawę. Dorzucę tutaj strażników. Kowala mogę tu wcisnąć ostatecznie. Damy radę. I ciężka robota. A gdzie tworzysz te rudę złota? Tu, muszę klikać teraz. Złoto, jestem bogaty. Dobra, już nie ma. Już nie jestem bogaty. Usuń kartę, wybuduj dom może. Więcej domów by się przydało. Czynsz na wieżyczkę. Okej. Szpikinierów więcej. Tu poprosimy lasy. I to tak oś... A, ja muszę postawić ten las, kurczę. No to tu niech będzie las. O nie. Kurczę mi w brzuszku, to jest gorsza sprawa, tak na dobrą sprawę. Asygnacja, dobra, stuwa. No z bombą byśmy musieli poczekać do ataku. No w sumie dobra, dajcie ten atak. Już dziewiąta fala leci. A będzie coraz trudniej, będzie takie jakby bossy będą się pojawiały. Coś w tym stylu. Pojedynczo lecicie? Nie, coś tam idzie. Poczekam, może chwilę jeszcze z bombą, jak z tej strony. To tylko sam konie też idą, no dobra. Wydaje mi się, że tu może być gorzej. Ajajaj, dobra, za długo jednak się zwlekałem. Ta bomba nic nikomu nie zrobi. No żabki nawet nie zabiła. Dobra, zmieniamy. Tutaj więcej leci cholerstwo. O nie, to będzie skakało jeszcze. Jak podejdzie do murów, to skacze. Żądanie zwiadowcy. Oddział zwiadowców nie wrócił o przewidywanej godzinie tego dnia. Później w nocy dowiedzieliśmy się dlaczego. Dzika grupa łasic znajduje się w pobliżu miasta. Ledwo udało mi się uratować moje życie uciekając. Ech, to znaczy wykonując podstępny wsteczny manewr. Wykorzystując mój doskonały zmysł taktyczny. Ponieważ dostarczyłem ci tak ważne informacje, zasługuję na słuszną nagrodę. Awans na ważne miejsce może. Jedyny żyjący zwiadowca tak powiedział. Niech moi ludzie o tym zadecydują. 50% szans, wynajmij gość doradcy. Gość doradcy. Plus dwóch mieszczurów, kiedykolwiek konstruujesz budynek. Wyraźnie błoski cud, wynajmniej gość doradcy. Plus 10 koszt wszystkich kart, umiejętności. Albo plus 300 złota. Dobra, niech będzie, że go... Plus dwa mieszczury, kiedykolwiek konstruuje budynek. Dobra, weźmy to. Trudno tam, plus 10 koszt. Weźmy sobie może hajs, tym razem mur obronny tutaj damy. A tutaj ktoś leci z zadaniem. Kolejny... A, bo ja mogę ulepszać. Jako ten inżynier ja mogę od razu ulepszać. I 3 złota kiedykolwiek wybrany mur obrony jest atakowany. No to w czasie ataku. To zboże. Panowie, przesuwać się szybciuchno. Teraz tego trzeba bronić. Co tam masz? Fundusze dla skautów. Ser, przynoszę niezłą propozycję od sąsiedniej wioski. Odruchowo chciałeś skarcić zwiadowcę za ponowną wizytę w wiosce, jednak decydujesz pozwolić mi mówić o propozycji. Planuję skonstruować wielkoskalową rozbudowę i odpłacimy ci podwójnie, jeśli nas sfinansujesz. Znaczy, nie podwójnie, tylko 190%. Pobieram 10% jako broker. Znaczy broker. Haha. Solidny interes, wydajmy całe nasze złoto. Teraz już całe złoto, po 180 sekundach zytkaj 190% wydanego złota. Okej? Okay? Nie inwestuj za dużo. Dobra, spróbujmy. Cały hajs niech się idzie kochać. A czemu to pokazuje, że mogę z tego korzystać, mimo że nie mogę? Dobra. Pokażcie nowe karty. Dużo. Garncarstwo to na pewno w pierwszej kolejności. Asygnacja da nam złoto. Zboże da nam złoto. Czynsz na wieżyczkę mogę wrzucić. Ciężka praca nie popłaca. A, resecik. No to tutaj damy resecik. Cyk. Tutaj damy karty sera. Właśnie trzeba było na to w pierwszej kolejności spojrzeć. Strażników tutaj dorzucę. To bym chciał, ale no to muszę chwilę... A, strzelnicę mogę postawić już. To wrzućmy tu strzelnicę. Dobra, z tej strony wygrane, z tej strony będzie troszkę gorzej, chociaż nie, pikinierzy to są potężne byczki. Farmer, plus 100% złota otrzymowanego z kart pracy. Kurde, bierę. Dobra, użyj tego. Kliku. Dobra, udało się naklikać. Dobra, wymianka. Ser. Tu dorzucę procarza. Na razie no... Bo to jest... Bo to jest jakby przez 15 sekund. To nie jest tak, że to... Tak, to jest przez 15 sekund. Dobra. Dobra. Co my chcemy? No trapera mogę teraz już sobie kupić. Mur obronny i to level drugi. 600 życia kupujemy.
podziwianie widoków. No to wy tu podziwiacie, prawda? Skradacz. Zakotwiczony. Niewzruszony. Zakotwiczony, zakotwiczony. Okej? Okay. Dawaj skradacza. Kiepska konstrukcja. A, mniej życia muru obronnego, ale więcej złota za każdy odebrany punkt życia. Ty, spoko opcja, może być śmiesznie. No i dobra, daj tego procarza, więcej procarzy, tym lepiej. To tyle, co bym chciał na ten moment, myślę. Dobra, dajcie atak. Przynajmniej wleci haj. O kurde, już lepsze byczki lecą. Dajmy tu procarza jeszcze do tematu. Skradacza. A on tu jest, wystaje. Wylazł z tego. I tam klepie. Dajcie radę? Kurczę. Dobra, pokonali. Dajcie mi złoto. Pójdziemy dalej z murem obronnym. Tu będzie potężny mur. Ale mogę dać mu to jeszcze. Będziemy zarabiać na tym murze. I trapera tu dorzucimy. Dobra. No, on staje pułapki, rzeczywiście. Patrzcie go. Szpikiniera. Ale procarzy to ja wrzucę tu. No. Tej, aha, bo tu już mamy, dobra. Drugopoziomowe mury. Myślę, że ten jest lepsiejszy, ale nie, to już wszystkie mam drugopoziomowe mury w takim razie. Bo to po... Nie wiem, czy to po ulepszeniu. A, bo już nie mam ludzi. Potrzeba, chodźcie tu. Rzucimy sobie ten podatek. Chociaż wy murów nie zaatakujecie pewnie. Znając życie. No, chyba marne szanse, żeby zaatakowali mur. Chociaż tam chyba szpikiniery giną. Dobra, wywal to. U, markiecik. Co tu mamy? Rozbudówkę poproszę. Markiecik. Co 120 sekund możesz kupić jedną kartę. Dawaj tu markiecik. A właśnie, tu są sery. Ciups. No w sumie to źle zrobiłem. O, i mogę teraz ulepszyć wybraną kartę. Może szpikinierów, co? Żeby nie... Są tu szpikiniery? No, widzę, ale nie mogę scrollować. Czy na strzałce to się scrolluje? O Jezu, tu się nie da scrollować? A, tu trzeba trzymać. Ups. No to szpikiniera ulepszmy. Będzie miał troszkę więcej obrony i ataku. I ataki spowolnienia przeciwników o 15%. O, ulepszamy szpikinierów. Piękny szpikinier, mój panie. No tego procarza możemy tu dorzucić. Teraz cyk, myk. Garncarstwo w pierwszej kolejności. Asygnacja da nam hajs. Ciężka robota da nam złoto. Dobra, tutaj. Hajs się zawsze pojawia na środku, tam gdzie akurat patrzysz, jak rzuca się ta karta. Ty, a czemu ty, byczku, tu zostałeś? Ty się nie powinieneś przesunąć? Przyjacielu? Świn. Oha, on pewnie siedzi tylko tam właśnie. Dobra, czekajcie. Tajemnica jajek. Well. Zjadowca przyprowadza przed twoje oblicze szczura taszczącego za sobą wózek. Na nim są gigantyczne, tajemnicze jaja. Przyłapałem tego szczura, próbującego potajemnie przemycić je do miasta. Próbował samemu zjeść całe to jedzenie, jakie to samolubne. Musi być przykładem. Ugotujemy jajka i zjemy je między sobą. Szczur patrzy na ciebie ze łzami w oczach. Czy mogę przynajmniej gryza? Zająć kartę jajko. Jednorazowego użytku. Robota. Zdobądź kartę jajka level 2, jeśli jajko przetrwa przez 120 sekund. Nie wiem, co to robi. Weźmy to. Zobaczymy, o co chodzi. Dobra. Cyk. W sumie ta prokreacja to jest coś... No właśnie, bo mieszkańców nie ma. Zresetuj czas produkcji. Mogę... A, wieżyczkę mogę ulepszyć. Dobra, będzie silniejsza. Cię wbili, kurde, staranem, świnie tłuste. Dobra, dajmy tutaj mniej życia. A, tutaj jeszcze nie mogę z tego skorzystać. Abym skorzystał, bo hajsu jest dużo. Pojawiła się skrzynia. Dwie karty domu bym prosił, dodatkowe. I ten mur obronny to mniej istotne. Dobra. Poczekam, żeby skradacza wywalić i plan budowy sobie ogarnąć. Myślę, że to nie jest taki głupi pomysł. Tutaj idzie kupiec, głupiec. Dobra, cyk. Żegnamy, witamy. Wilczy dół, zamaskowany. Zadaje 8 obrażeń przeciwnikom, którzy przechodzą przez budynek. A, to jest też w środku. Czyli to już jest na zasadzie, jeśli się przebiją, no to tutaj wrzucę na wszelki wypadek. Tego skradacza już mogłem użyć w sumie.
Dobra, co my tu mamy? Remodelowanie. Po 120 sekundach zmień wybrany budynek na inny losowy budynek w tym samym rozmiarze. Nie. O, miód. Po 30 sekundach gromadzenie plus 2. Dobra, wezmę to. Losowa karta, wilczy dół. Mur obronny, wieża, skradacz. Z tym podpalaniem to i tak jakoś mnie nie kręci. Dobra, idziemy dalej z murem obronnym. Dom, to trzeba rozwinąć to, co już istnieje. Rapera tu dorzucimy i strażników. Czynsz możemy dać na to. Dobra, lecą. Mogę wilczy dół, tak, wilczy dół to jest w środku. To tutaj damy, jakby trzeba było. Was przesuniemy. Zboże jak najbardziej. A, ja myślałem, że... Jejku, to sami trochę nie ten, no bo to jest karta troszkę droższa przez tam coś wzięliśmy, a nie, że ja nie mogę jej użyć, bo nie mam hajsu. To jest takie trochę nie tak, jak myślałem. Wizja. To wydaje się z tym. Widzisz gigantyczne drzewo, w głowie rozbrzmiewa ci głos. Obudź się, bohaterze, twoje przeznaczenie czeka. Jako przywódca rodzaju szczurzego? Plus jeden poziom przywódcy. Dobra, dajmy. On teraz będzie dwie karty brał. Mur obronny tu. Tutaj co możemy? Poproszę mimo wszystko rozbudowę. Panowie, angażujący obszar. Nowa osada rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Martwiłem się, że jeśli będzie nadal rozwijać się tak szybko, zabraknie nam żołnierzy. Właśnie wtedy wpadł zburzony zwiadowca. Kapitanie, rozszerzyliśmy nasze terytorium tak bardzo, że ci, którzy zostali w domu, stają się niespokojni. Musimy sobie z nimi poradzić. Daj im jedzenie, daj im prezent. Nie mamy wyboru. Oj, całego złota nie chcę tracić. Minus 3 sekundy czas fali. To nie jest nic. Las możemy im tutaj trzasnąć. I miód. A miód to nie... A, to jest taki coś. No dobra. Typ. Dom. Chętnie rozwiniemy jakiś dom. Miałem tylko dwa domy? What? To tu. Wieża strażnicza. Tu, panowie. Ruszaj dupeczki. Tu skradacza wrzucimy. Jajo. Smocze jaja tu mamy. Co możemy ulepszyć? Plum. Mogę jeszcze ulepszyć pajkinierów? I see not. Nie widzę ich. Garncarstwo. Plus 15 zł za każdą kartę w twoje ręce. Dobra, ulepszmy to może. A nie mogę... Nie... A, bo to mi szczury są potrzebne do tego. Dobra, przestaję na to patrzeć, bo to, że to jest czerwone, to znaczy, że nie mogę używać. Ale nie mam szczurów. Rozbudowa. Mogę rozbudować w sumie apartament. O, to będzie więcej. Zakup karty. Tartak. Podatku od ziemi. Podatku do ognia. Płomień. Zniszcz wybrany budynek i zapróż 20 płomień. Plus 5 zł za każdy wybudowany budynek w mieście. Dobra, może być. Szczerze, ten tartak to tak mech, wycofanie. Minus 60% pozostałego czasu do zielony pas. What? Nie można użyć karty zielony pas i karty budynków na dotkniętym obszarze na czas trwania. What? Mur obronny. A, bo to jedną kartę mogę kupić, no tak. Mogę wziąć serki. Ser raz, ser dwa. Asygnacja. Tu trzeba trapera dorzucić. Czynsz może zostać rzucony tutaj. Zaraz będziemy mogli. Cyk, dobra jest. Poradzimy sobie, poradzimy. Podatku od ziemi. Siups. No hajsu to ja mam pełno. Strażnicy tutaj wlatują. Rozbudowę chcę. Prokreacja. Dawaj. Muszę z tego korzystać. Lutelku, korzystaj. Dobra, zmniejszmy tutaj, będzie hajs, ciężka robota. Tak, to się mniej więcej na środku pojawia, dobra. Jeszcze więcej hajs, jestem bogaczem. Dobra. Dawać falę, to zużyjemy bombę. O, tu idzie ten taran chyba. Mam nadzieję, że się zmieści. Świnie. O Boże, ile kart. O, szpikinierzy. Rozbudowa. Pyk. Procarz. Myk. A, garcarstwo w pierwszej kolejności, lutelku, trzeba było wziąć. Skradacz. Miód. Więcej lasów. Możemy tu. Skradacz. Zresetuj czas produkcji.
Cyk, dobra. Płynie kupiec do nas, mały głupiec. Co tu mamy ciekawego? Robin Hood, plus 50% zasięgu dla wszystkich jednostek zasięgowych. Bierę. Kurde. Co tam masz ciekawego? Fabryka skorpionu. Dobra, wezmę to. O, wyrzutnia pnączy. Za każde 10 sekund wystrzel winorość, która spowalnia jednostki o 40%. Biorę. Farma. Co 120 sekund plus 100 złota. Biorę. Ważenie daje hajs. Biorę. Co tam losowego? Zasłona. Nałóż zamaskowany wszystkich budynków w zasięgu 3 na 60 sekund. W sensie budynki będą zamaskowane. Dobra, tak to zrobimy. Dobra, ludzi potrzebujemy. Weźmy to. Beczka prochu. Jeśli jest zniszczona, zadaje 30 obrażeń. No to taka nasza broń ostateczna. To tu ją trzaśniemy na przykład. Gildia budowniczych. Na każde 180 sekund dodaje jedną kartę rozbudowy do ręki. Ogromna. Czyli tego nie mogę, bo nie ma mieściurów. Potrzeba 5 mieściurów. No dobra. To cyk. Dawać hajs. Dawać hajs. Czekajcie, co tu biegnie w ogóle? Nic takiego strasznego. O, fabrykę skorpionów trzeba będzie trzasnąć. I wyrzutnie pnączy może, bo ona strzela. To nie jest. A, to ma zasięg. No to damy ją tu na przykład. Fabryka skorpionów. Może postać w środku bardziej. Piknie, piknie, piknie. Dobra. Nawet chyba przetasuję sobie. Poproszę rozbudowę. Jest garncarstwo. Ktoś widzi? Jest. Dobra, biorę. No domy by się przydały. Bo już w tym momencie to bardziej ludzi mi brakuje. Możemy się jeszcze przesunąć. Chociaż no jak się przesuniemy, to się robi bezużyteczne. No, ale to będzie takie na wypadek, jakby się przedarli, nie? Fabryka skorpionów. Możemy też z drugiej strony trzasnąć. Dobra, tu co możemy jeszcze ulepszyć? Asygnacje? Nie, dobra. Coś związanego z ludźmi. Prokreację bardziej byśmy może ulepszyli. Dwóch mieszczurów nam da. Bo by się przydali. Skradacz? Nie. Tu jeszcze nie mogę. Dobra, ważenie daje hajs. Farmy nie będę stawiał na ten moment, myślę. Poczekam na to. Cyk. Niszczyciel. Co 20 sekund dodaje jedną nietrwałą rozbiórkę. A, to taki niszczyciel. Dobra, bomba. Dawaj, 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 dawaj. My się nikogo nie boimy. Dobra, coś tam wybuchło. Sklepik z serem. A, mogę ulepszyć. To poproszę, ulepszymy. No, niech będzie tego niszczyciela. Zobaczymy. Co to robi dokładnie. Tu mogę ewentualnie strażników, się trochę cykam. Dobra, podmianka. Druga praca, czynsz, ciężka robota. Dajcie mi ser. Raz, dwa, trzy. No bogaty to ja jestem, przeogromnie. Teraz sobie buildy zrobiliśmy. Dobra, rozbudowa może. Chociaż ja już rozbudować nie rozbuduję domu, głupi jestem. A tu nie ma, tu się nie przewija, nie? Nie, ognioszczur. No, weźmy ognioszczura. Pam, pam, weźmy to. Czynsz na to. Dawaj, 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 dawaj. Złoto, 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 dużo złota. Dobra. Poprosimy skorpiona. A to dwa zużywa, dobra. To jest, czekajcie, to jest. A, bo wy się nie przesunęliście, panowie. Idźcie do przodu. Czyli ty sobie trzy razy strzelisz i uciekasz jakby. Dobra, zresetujmy to. Rozbudowa. Mogę rozbudować jeszcze bardziej? Nie, nie mam już domu więcej. Tu jeszcze to sobie rozbudujemy. Oj, 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 oj. Może ognioszczura tu dorzucimy i rozbudowa, żeby tu był mur lepszy i prokreację, bo potrzebujemy więcej ściurów. I tu może procarza i w sumie to ważonko. Sprawdzamy teraz drugą stronę. Oj. Tutaj podatek odbitego muru. Ajajajajaj. A mogę jajo w końcu użyć. Dobra.
No tu się niestety nam przybiją. Strażnicy. A to wybuchnie, dobra. Cikinierzy. Kurde, to trzeba było w pierwszej kolejności skradacz. Tu skorpiona dorzucamy. A. Kartę poprosimy. Apartament może. Tu ulepszamy. Znaczy ulepszamy, naprawiamy. Pyk, pięknie. Tu ulepszamy. Może jednostki. Może strażników ulepszy. No troszeczkę będą lepsiejsi, nie? Tak tyci tyci. Ognista ściana. Przez następne 15 sekund, kiedykolwiek wybrany mur obronny podlega atakowi wręcz, ustaw jeden płomień w pobliżu. Dobra. O, dom drugi poziom. Trapper, ognioszczur, mur obronny. No w teorii jestem bogaty, więc mogę wszystko kupić. Dostałem na to osiągnięcie. Cyk. A no ty jesteś, tak. Dobra. Apartament. Ej, co jest? A, bo to mogę jeszcze naprawić. Spoko, panowie, przesuńcie się. Apartamencik tu się nigdzie nie zmieści. To tu poproszę. Tu poproszę skorpiona, którego mogę tu dorzucić. O kurde, dobra, leci bomba w tym momencie. O nie, to szarżuje chyba. O kurde, ognista ściana. O, jak to rozwalił w 3 sekundy. Co za świetek, chyba nie naprawię, bo on już wlazł, nie? Ta raczej chyba nie da naprawić, chociaż... Nie, nie da się naprawić. O, w dupę. Dobra, dajcie tu ognistą ścianę, tylko żeby nic się nie stało moim żołnierzom, bo będzie plot twist wtedy. Szybko las jeszcze może. Zboże, ważenie, procarz. Konstrukcja może być kiepska, to przynajmniej złoto jeszcze zarobimy dodatkowo. Dobra, jest, złapiemy chłopa. No i czynsz może wejść tutaj na przykład. Dobra, jest, chłop będzie pokonany. Triumf, pochwalebne zwycięstwo nad Mosicami. Miasto było pełne radości i śmiechu, a każdy szlu śpiewał i wychwalał twoje imię. Drzewo świata ukaże grzeszników, plus 2 poziom przywódcy, zdobądź kartę buntu. Minus 5 mieszczuchów, ale więcej złota. To weźmy kartę buntu, zobaczymy co to robi. To nam dobra. Weźmy może asystent, plus 25% maksymalne punkty życia dla wszystkich kart wojskowych. Ej, biorę. Dobra, naprawiamy. Mamy bardzo dużo asystentów. Co tu chcecie? Nasiona drzew świata. Plus 1 kartę za każde kliknięte nasiono. Okej. Okay. Tutaj serek. Rachu ciachu. Czyli trzeba było najpierw kartę ogarnąć sobie. Bunt. Niedostępny. Ta karta nie może być zagrana. Ale rozumiem, że bunt będzie przez to, że to już jest. A, ja to mam klikać. No tak. Zapomniałem już o tym. To mam klikać i wtedy się pojawiają dodatkowe karty. Tu. A, maksymalna ilość kart. To tu chcemy. Tutaj skradacza dam. Oja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 j
kartę budynku, która zostaje wlosowana do twojej ręki. Nawet bym, a mogę... No budynek to budynek, Lutelku. Szczerze to nie wiem. No, już zróbmy to na wilczych dołach. Nie, to... Dobra, to jednak nie rozumiem. Przesuńcie się w tamtym kierunku. Weźmy sobie ciężką robotę. Gdzie to poszło? Tutaj. Klikamy, 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 klikamy. Dobra. Skorpionek. Kurde, ulepszmy coś. Ulepszmy bunt. Może mur obronny ulepszę. No ale on już... Nie jest ulepszony, to co robię? Mogę teraz tam to wrzucić? No właśnie nie, tak się zastanawiałem. Oj, tu może być nieciekawie. Chociaż... No bo tu nie mam tych takich wieżyczek, ani tych takich, co tam są, ale tu mamy tylko ten wybuchowy punkcik. Dobra, na razie może te oleje. Więcej ognioszczurów, więcej ognioszczurów. Miód. Chłopie, co tam podpalasz? Powalony jesteś? A właśnie, co z tym jajem? My gdzieś tutaj postawiliśmy. Mur obronny, dobro kulturowe. Wizyta, zmniejsza z produkcji wybranego budynku. Losowe, czynsz.
No dobra. Niechaj będzie. Zboże, prokreacja. Atakują teraz znowu z lewej strony. Dom. Możemy wcisnąć to, poproszę. A, rozbudowę dostaliśmy. To walnę tutaj rozbudowę. Może być kiepska konstrukcja, może być skorpion. Tu możemy zresetować. Dobra, chyba git. Ja pierdziu, dobra, farma. Ja wiem, tu chyba więcej miejsca mamy. Tu postawimy farmę. Kolejny dom. Też możemy gdzieś raczej z tej strony wcisnąć. Ważenie się przyda. Lasy mogę też tutaj gdzieś wcisnąć. Skradacz i trapper z tej strony. Coś tu było. O, to jeszcze. Więcej skorpiona, mój panie. Bo tu na nas lecą. Podatek może być. Chociaż on się chyba nie wykorzysta. No ładnie podpalają te siury. No ale ten podatek jednak zmarnowany, bo oni nie podeszli jeszcze do murów. Za szybko go użyłem, tak na dobrą sprawę. Użyję tego. Wymieniamy karty. Skradacza tu. Szpikiniera. Może bombę, o. Sobie bombę będzie dobra, chyba że to rozwalą. I ważenie. Dawaj, dawaj. Dobrze, piękny wybuch. Procarz. Czynsz może wejść tu. Mamy. Jedną kartę może. Zmasowany ogień plus 100% obrażeń dla wybranego budynku obronnego na 15 sekund. Katapulta na każde 5 sekund wystrzeliwuje kamień, który zdaje 15 obrażeń wybranej lokacji. Czyli obszarówka. Tak, 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 dajcie. Mitajcie mnie to. Co tu się dzieje? Zdziczenie. W miarę rozprzestrzeniania się wiadomości o osadzie, dzikie szczury z całego świata zaczęły gromadzić się w poszukiwaniu pożywienia i bezpieczeństwa. Musimy sobie pomagać. Otrzymaj kartę slumsów. Plus 3 mieszczury, minus 1 podatku, trzymaj kartę slumsów po użyciu. Nie jesteśmy gotowi. A gdzieś na cyce. A tutaj co mamy? To jest ta rozbiórka. Mur obronny. Dobra, spróbujmy się jeszcze tutaj przesunąć. Podatek, czynsz bym prosił od... Kurde, nie wiem czego. Może być od tego. Tu poprosimy jeszcze skorpionkę. Przesuwamy się. Do przodu, procarza dostaniecie. Asygnacja daje mi hajs. Strażników to wrzucam. I poproszę nowe rzeczy. Aserki. A co mogę ulepszyć? No z hajsem nie ma problemu, no to mówię, już bardziej chyba albo jednostki, albo mury. Tak mi się wydaje. Może ognistego szczura ulepszymy. Dobra, dawaj. Ognisty szczur będzie przepotężnym. Bombę można było też. Dobra, dajcie to. Dajcie to. Czynsz tu może wlecieć. Teraz będzie to wchodziło. Tu poproszę, tu poproszę, tu poproszę. Tu może być... Co tam wleciało? Jajo jakieś? A, bo może... Znaczy, że kura od jaja? Ej, to nie na wieżyczce? No dobra, niech będzie tak. Trapera tu dorzucimy. Jeden ser może zostać wykorzystany. Szaluj katapulto, więcej strażników, więcej traperów, więcej skradaczy, więcej procarzy. Ważenie jeszcze. Dajcie radę. Ale wydam hajs. Prokreacja, ognioszczur, miód, las. Nie wiem, co tam możemy zatrzymać. Tu jakiś cooldown, tutaj dajcie sery. Cach, ciach. Kurde, kliknąć chciałem. Naprawa. W sumie może się... O, kusznik! Ajajaj, było kusznika brać. Panie byczku, bo szpiki... Jest kirex jednorazowego użytku. Zostawiam to, musimy to zobaczyć. Tutaj podatek, tu ważenie, tu zboże. Ja chcę kirexa zobaczyć. Wielki kurczok będzie atakował. Zaczekamy na kolejny atak. O, no, 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 no. Tutaj już się nie opyla. To już jest u granet. Zobaczymy, gdzie będzie kolejny atak. Dziwne spotkanie. Zwiedzałeś najnowszy plac budowy w mieście, kiedy przyszło ci do głowy myśl o tym niegdyś pięknym lesie, teraz pogrążonym odpadami przemysłowymi. Nagle pojawił się stary szczur, machając laską i brydząc jak szaleniec. Słyszałeś przeciwko matce naturze i wyrządziłeś jej wielką krzywdę. Przestańcie w tej chwili lub stawcie czoła mistycznemu gniewowi. 500 złota plus 10 sekund czasu fali przeciwników. Nie możesz już zwiększać swojego terytorium.
Nie? Ostatecznie chyba mało fal zostało do końca. Może już nie będę zwiększał. Nie wiem, czy to jakkolwiek wpłynie na to, co się dalej dzieje. Dobra. Kwatermistrz. Minus 25% kosztu dla wszystkich kart wojskowych. Poproszę. Poproszę też już od razu kolejny atak. Przepraszam. Czemu to zniknęło? Było przecież, że mnie mają zaatakować. O, na nowo się liczy. A, bo te 10 sekund. O, Morfeusz! Mówię tylko prawdę. Nie jesteś pewien, jak znalazłeś się w tej sytuacji, ale zanim się zorientowałeś, dziwny, lekko szary naukowiec próbował ci coś sprzedać. W niebieskim pudełku jest coś, co znasz. Coś, co wzmocni to, co już znasz. W czerwonym pudełku jest prawda, która poprowadzi to miasto do nowej ery. Wybierz mądrze. Brzmi to nieco przesadnie, jak na sprzedaż. Zdobądź kartę rozbudowa minus 300 zł. Zdobądź kartę strzykawka jednorazowego użytku. Podnieś życie wybranej jednostki wojskowej o 100. Dawaj mnie to. Dobra, atakujcie mnie, frajerzy. Ja się niczego nie boję, bo mam Kireksa. Uwaga, a to na mur. No dobra. O kurde, jak to gąska jest. Rozpierdziela ich. Kurde, jest strzykawka. Mogę podnieść życie jeszcze temu, ale to i tak jest... Bo to i tak raczej zniknie. O kurde, się zwiększyło nawet. O pierdziule. Wow, tu chłop wyskoczył. Kurde, chłop wyskoczył nam jeszcze. Asygnacja. Dawaj, kaczucha. Walcz. Walcz do końca. Czekajcie, czynsz jeszcze trzasnę. Tu możemy skorpiona dać. Nie, zostaje. Myślałem, że nas zniknie po fali. Zdobądź kartę. A, dajcie im podatku. Podatku. Już nie będziemy sobie osłabiać murów. Naprawiłbym może jakieś mury, jeśli trzeba. No, tu zrobimy naprawę muru. Tu jest rozbiórka. Tutaj jest skorpionek. I to chyba tu, co mamy, rozbudowa. Mogę rozbudować jeszcze bardziej? Nie, katapultę mogę rozbudować. O kurde, dobra. Pokażcie mi. Jeszcze chcę jajo w takim razie. Chcę więcej kaczuch. Trapper, szpikinier. Najpierw trzeba było to użyć. Szpikinier, miód, podatki. No las możemy zbudować. Dobra, dajcie mi atak. Użyję hejsu. I bombę tu wrzucimy. Myślałem, że tam więcej będzie biegło, a nie tylko kilku czopków. To bomba... A, tam lecą, ale po jakimś czasie dopiero kolejni. Dawać mi to, dawać mi to, dawać mi procarza. O, na wszelki wypadek ognistą ścianę. Dobra, może hajsu nie będę wydawał. Co się dzieje z drugiej strony? Tutaj gąska jeszcze się trzyma. Walcz gąsko. Tutaj się udało. Dajcie mi coś fajnego. Dobro kulturowe. Po 120 sekundach plus 10 zł za każdy skonstruowany budynek. Na następne 120 sekund zaznaczony budynek jest niedostępny. Dobra, weźmy to. Cyk. Czynsz. Możemy tu. Skorpion. Dobra, co? Mogę jajo ulepszyć? Nie widzę. Mogę skorpiona ulepszyć w sumie. Dobra, dajcie mi lepszego skorpiona. Prokreacja. No, mogę wziąć to. Kurde, tu się pojawiło, dobra. Zdążę coś kupić u kupca? Mam nadzieję. No i zostało nam 5 fal do końca i będzie koniec zabawy. Pokarm? Przez następne 10 sekund zmniejsza czas produkcji wszystkich budynków o 1 sekund za każdego zabitego przeciwnika. No niby, dobra, losowe może. Tutaj ser. Cyk, cyk. Katapultę chcę. I w sumie losowego, niszczyciel. No preria, zmasowany. Dobra jest, mamy tyle hajsu, że wiecie. A się niczym już nie przejmuję. Trzymaj się z nami, kaczucho. Skorpion tu. Katapulta z tej strony też by się przydała. Podatek. Ognioszczura tu wrzucimy. Czynsz może wejść tutaj. Skradacz, ognioszczur. Zmasowany atak chętnie użyjemy.
No jak wyskakują na moją gąskę biedną. Czekajcie. A, dla wybranego budynku. No to katapulta niech będzie potężniejsza teraz. Dawaj katapulto, wal. Dobrze. Strażników tu mogę wrzucić. Asygnacja, to poproszę na prawa, to na drugą stronę pójdzie. Do tego pana jeszcze wrzucimy. O nie, gąska nam umrze. Czekajcie, bo gdzieś tutaj farma, a farma jest, to złota, tutaj to. To i to. Skorpion, skorpion, naprawa. Dobra, zmieniamy, tutaj dajcie mi skrzyneczkę. Zdobądź legendarną kartę. Gildia budowniczych, dobra, daj to. Ogniościury, ważenie. A, już mnie, no, nie patrzyłem na to w sumie. No dobra, po 60, po więcej złota. A, to trzeba zbudować, okej. Okay. Ważenie też potrzebuje szczurów, no dobra. Trzeba ogarnąć sytuację szczurzą. Naprawiamy jeszcze te mury. Och, za dużo w takim razie. Dobra, wydam hajs. Zboże, prokreacja. A, no tak. No dwa szczury są w teorii potrzebne. No ma to sens. Ma to, kurde, nawet nie mogę tego użyć, bo tu kart wojskowych teraz nie mam w łapie. A, to z tamtej strony teraz lecą. A tu się dzieje. Wąsko, trzymaj się, czekaj, wymieniamy. Katapulto. To mogę, czynsz wleci tu. Dajmy radę, nie, gąsko. Byłaś mi wspaniałą gąską. Ale padła niestety. Miej wiarę. Zanim się zorientowaliśmy, wszyscy wyznawali wiarę Matki Natury i Drzewa Świata. Brudne fabryki, które sprofanowały i zanieczyściły to, co kiedyś było boskie, zostały sprawiedliwie zamknięte. Mówi się, że potężni wygrali zbliżają się do naszych bram. O co dziś powinniśmy się modlić? Pozwól nam żyć długo i dobrze. Wybaw nas od potępienia. Trzy losowe karty w twoim posiadaniu są ulepszone. O. Okej. Okay. Zobacz kartę. Już daj procarza. Użyj tego. Apartament. Więcej podatków, mój panie. Do ulepszenia. Dobra, to tu wcisnę. Teraz tak, dajcie mi sery. Cyk, cyk. Dajcie mi ulepszenie. Może bomby ulepszymy. 45 obrażeń zada. Droga się robi niby. Ten tu coś tu ma. Konkurs talentów. Muszę wybrać jednego absolwenta. Majster architektury, absolwent inżynierii, wieśniak trzeciej generacji. Następnie wysłana do boju jednostka jest ulepszana po zagraniu 7 kart wojskowych. Otrzymaj 3 losowe karty budynków. Dwie karty kiedykolwiek przetasowujesz plus 5 sekund cooldownu przetasowania? Co? Nie rozumiem. Weźmy sobie może inwestora. Otrzymaj 3 losowe karty budynku. Wiem, że tego nie widzicie, ale wam czytam, co tam jest napisane. Dobra. Co tu było? Mogę coś kupić. Kupmy te fosę. Może kiedyś wykorzystam szpikiniery. Ognieszczury, trapery. No dobra, użyjmy tego. Ja się naklikamy. Dobra. Cyk. Cyk. I cyk. Dobra, poproszę nowe karty. O, fosa. No to idealnie tutaj. O, jak ładnie będzie wyglądała w ogóle. Patrzcie, widzicie tę fosę piękną? Skradacz może tu wejść. Dom. Mieliśmy już jakiś dom taki zwykły, który można było ulepszyć? A, tutaj jest dom do ulepszenia. Oj, oj, oj. Tu trochę tego wyskakuje.
Kurczę, już jesteśmy na samym końcu. Garncarstwo, podatki, traper, procarz. Może być nieciekawie. Markiecik, teraz to się już nie przyda. Bomba 5 sekund, to nie zdążymy. I się będą wycofywać. Dobra, tutaj bomba. Ej. Stoj. Piękna bomba poszła. Czynsz szybko. Tu. Aj. Co ja źle to zrobiłem. Rozbudowa. To mogę rozbudować bardzo chętnie. Kurde, przebijają się jak chcą. Ogień. Procarz i ser. Troszkę to pod... Ajajajajaj, tu się robi niebezpiecznie. No tutaj to wybuchnie, już nie mam jednostek do obrony. Dobra, wybroniliśmy to na szczęście, bo to wybuchło chyba. Szczerze, złoto nie, rozbudowa. Dobra, naprawmy to, jest niedobrze, bo tutaj z tej strony będzie znowu atak. Ja całą armię straciłem, jaka tu była. Zobaczymy. O, panie kupiec. Trapper, ognioszczur. Losowo to młyn wodny. Tu poproszę złoto. To naprawimy też zdecydowanie. Tu chcemy ognioszczura, tu chcemy trapera, tu chcemy trapera. Mogę fosę rozbudować. Dobra, dajcie tu jeszcze las. Skorpiona. Procarz. Ajajaj, niedobrze. No i może być ciężko. Dam... A, bo tutaj też atakują. Ognioszczur. Tutaj już ustawię trapera, ognisty. Się już chyba nie, nie wiem, czy się opłaca tutaj jeszcze walić jednostki. Tu by się bomba przydała, tak naprawdę. Masowany atak. Ta pulta już tutaj długo nie wytrzyma. Może to niech zada więcej obrażeń. Trapper, chodź tutaj. Ważenie. Podatek na mury damy i ognista ściana na mury damy. Chociaż oni chyba przeszli niby. Świnie. Tu by się wieżyczka przydała. Skradacz. Ty, dobra, a tu jednak się przebijają. O kurde, tu się jednak przebili. O, w pupsko. Nie jest to dobra informacja. To szybko. Dobra, szpikinierze. Które tam już się przebiją. Miód, tu ognioszczur. Ajajajajaj. Końcóweczka widzę, naprawdę nieciekawa. Skorpionek. Dobra, klepiemy to jakoś. Już nie mam większego wyboru. Ognioszczura poproszę. Bomba. Dobra, mam nadzieję, że zdążymy. Najwyżej moi dostaną. Nie wiem, czy tam moi też dostają, ale jak dostaną, to dostaną. Dawaj! Dobra, udało się, ale kurde, ostatnia fala leci mega szybko. No to dupsko jest tak zwane. Nie zdążę tutaj nic naprawić, tak na dobrą sprawę. Czekajcie, zapauzuj. Mogę na pauzie? Nie mogę naprawić na pauzie. No kto by się spodziewał? Ostatnia fala nas udupi w tym momencie. I to konkretnie udupi. Dobra, ja może bardziej tę stronę będę bronił. Trapper, garncarstwo. No tu już nie zdążę. Tu muszę ponaprawiać co nieco. Nie wiem, zasłona? Czy to nam coś daje, ta zasłona? Ciężka przeprawa. Trapper. Asygnacja. A, oni już tu idą. Procarz. Ja tu mam wieżyczkę jeszcze niby. Dobra, czy ja coś zdążę ulepszyć? Ognioszczura jakiegoś. Ser. Podatki. A nie, tutaj nic nie leci z tej strony. Ja myślałem, że z tej też leci. Jak nic nie leci, ja mogę wycofać armię. To nic nie da, to... Ognioszczur, trapper.
Zmasowany atak. Tu miody. O kurde, tu idzie bosiur na konie. A to tyle w temacie, tak na dobrą sprawę. Tu już nic nie jestem w stanie zrobić. Choćbym chciał. Nawet nic nie mam. Mogę naprawiać? Tak. Ogniste. Bomba. Tu coś kupię. Kurde, kusznika. I cały hajs się poszedł kochać. Ognioszczur. Trapper, skradacz. Nie, to kusznik. Kusznik. A. Już. No, w dupę. Naprawiam. No to się jeszcze trzyma, ale ledwo, ledwo. Skorpion. Aj, rozwalił mur. Czy nie? Czekajcie tu przez chwilę. Już nie jestem w stanie nic zrobić, tak na dobrą sprawę. Mogę tylko tu. Dobra, idziemy, panowie, idziemy. Idziemy, 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 jeśli możecie. Więc ta zasłona raczej nic nam nie robi. No, on uderzy nam to i to jest po sprawie. On niszczy budynki, niestety, kolega. Bo to tylko przy murach można ustawiać. Czy ja mogę ich jakkolwiek wysłać tam? Prokreacja. Szpikinier. Nie, niestety. Dupsko tak zwane. A ja z nimi przybyli z drugiej strony. Aj, ostatnia fala. To... Nie, to była 29. To nie była 30 jeszcze nawet. A, było blisko. Było, kurde, blisko. No, ale odblokowaliśmy nowe karty. Szczur w pudełku? Zamaskowany. Na każde 5 sekund zadaje 10 obszarowych obrażeń przyległym przeciwnikom oraz odpycha ich o 300. I wysadzenie. Zniszczy wybrany budynek i zadaj 40 obrażeń dla jednostek zasięgu 3. Strażnik, który ma bardzo dużo życia jakby. Ataki powodują 100 zasięgu odepchnięcia. What? Się nie wybiera, tylko wszystkie 3 lecą jakby odblokowane. No dobra, Ratropolis, tak się prezentuje ta giereczka. Jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!